Zastanowimy się dzisiaj nad tym, czy teoria gender jest ideologią, ale najpierw spróbujemy sobie określić, czym jest gender. Powodem tej krótkiej pogadanki czy namysłu nad teorią gender jest prosty fakt, że to pojęcie od kilku lat w przestrzeni publicznej jest obecne z wyjątkową intensywnością. Używają go przede wszystkim księża, biskupi, teolodzy, publicyści prawicowi i zawsze kontekst tego pojęcia jest wysoce nacechowany negatywnie. Dlatego spróbujmy sobie odpowiedzieć na kilka bardzo prostych pytań. Więc zacznijmy od tego, co to jest teoria gender. Otóż teoria gender, jak wiele innych teorii, jakie znamy w humanistyce czy w naukach ścisłych, jest to próba odpowiedzenia sobie na temat, na pytanie głównych cech ludzkiej płciowości i przede wszystkim jest to więc namysł teoretyczny nad ludzką seksualnością. Nie ma w tym żadnej tajemnej wiedzy, żadnej ideologii, tylko jest to właśnie naukowy namysł nad ludzką seksualnością, jak jest realizowana dzisiaj, jak była realizowana historycznie. I oczywiście w tym namyśle uwzględnia się również charakter tej płciowości przeróżny, heteroseksualny, homoseksualny, biseksualny. Jest to problematyka niezwykle złożona, skomplikowana. Poświęcono jest tej problematyce prawdziwa biblioteka książek i każdy, kto chce się z tym zapoznać, oczywiście może to zrobić. Problem polega na tym, że tak zwani eksperci, którzy zajmują się problematyką gender okazjonalnie, zupełnie nie sięgają do tych licznych opracowań, tylko posługują się pewnymi słowami, które można określić jako słowa wytrychy. Jednym z takich słów jest pojęcie ideologii. Więc spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy teoria gender jest ideologią. Otóż wbrew temu, co różni domorośli specjaliści sugerują, teoria gender nie jest ideologią, nie spełnia żadnych definicyjnych wymogów, przed jakimi to pojęcie ideologii zwykle jest stawiane, nie jest jakimś kompletnym systemem wyjaśniającym całe ludzkie życie, nie odpowiada na podstawowe pytania, kim jestem, po co żyję i tak dalej. To, co jest charakterystyczne właśnie dla ideologii, więc w tym sensie nie można absolutnie mówić o teorii gender jako ideologii. Jest to po prostu krytyczna teoria, naukowy namysł nad różnorodnością ludzkiej seksualności. I trzecie pytanie, które łączy się z tym drugim, dotyczy problemu, czy poznanie kulturowych uwarunkowań płci jest niebezpieczne. Zwolennicy właśnie traktowania problematyki czy teorii gender jako ideologii zawsze nieodmiennie zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane z tą, jak oni nazywają, ideologią. Otóż tak samo jak z teorią względności czy z teorią ewolucji, nie można z teorią gender wiązać żadnych niebezpieczeństw. Jest to spokojny, naukowy namysł nad bogatą rzeczywistością. Jest czymś
udowodnionym naukowo, że ludzka seksualność ma bardzo różne przejawy, różne okresy w historii, w kulturze, w różnej szerokości geograficznej, różne modele tej seksualności były traktowane jako normatywne, ale to wcale nie znaczy, że tylko jeden model jest normatywny. Jest to o tyle istotne, że w dzisiejszym świecie, który jest światem ze swej natury pluralistycznym, w którym dominuje tolerancja, szacunek dla wielości sposobów przeżywania ludzkiej seksualności, trzeba powiedzieć, że żyjemy w epoce, kiedy po raz pierwszy to bogactwo i różnorodność przeżywania ludzkiej seksualności jest czymś naturalnym i oczekuje się od demokratycznych społeczeństw, że właśnie tę różnorodność i to bogactwo będą wspierały, popierały. Najbardziej znanym w tym jest oczywiście ruch LGBT, czyli ruch skupiający właśnie przedstawicieli tych różnych sposobów przeżywania seksualności, zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Jest to manifestowane w miesiącu czerwcu, kiedy właśnie zwolennicy i przedstawiciele tego ruchu manifestują również publicznie swoją dumę, Pride Parade, tak się to mówi, czyli właśnie taka parada dumy z tego, że wreszcie ludzkość, kultura, społeczeństwo dorosło do tego, żeby szanować i respektować wielość i różnorodność. Także odpowiadam na pytanie, czy teoria gender i poznawanie kulturowych uwarunkowań płci jest niebezpieczne. Jest to absolutny wymysł, absurd, z którym trzeba się rozprawiać jak najradykalniej. I ostatnia sprawa, która łączy się z problematyką gender, to jest pytanie, dlaczego akurat Kościół katolicki zwalcza teorię gender. Oczywiście Kościół katolicki nie jest odosobniony w tej krucjacie przeciwko gender. Również ekstremalne ruchy prawicowe innych wyznań chrześcijańskich się do tej krucjaty dołączają. Niektóre fundamentalistyczne formy islamu czy judaizmu również się do tego dołączają. Dlaczego tak się dzieje? Trudno krótko na to odpowiedzieć, ale można powiedzieć, że jest to próba narzucenia własnej restrykcyjnej, fundamentalistycznej wizji człowieka całemu społeczeństwu. I są to niestety w różnych krajach grupy bardzo wpływowe, jak chociażby w Polsce, które próbują narzucić całemu społeczeństwu własną fundamentalistyczną wizję ludzkiej seksualności. Najbardziej skrajnym objawem tego typu podejścia do tej różnorodności są niektórzy politycy, którzy wręcz chlubią się tym, że ogłosili istnienie tak zwanych sfer wolnych od LGBT. Tego rodzaju ruchy, tego rodzaju dyskryminacja kojarzy się jak najgorzej z ruchami faszystowskimi w przeszłości, które dyskryminowały ludzi ze względu na przynależność również etniczną, ale też i nienormatywną seksualność. Krótko mówiąc, jest to przejawem homofobicznych zachowań, które trzeba zdecydowanie odrzucić. Na szczęście nie wszystkie formy dzisiejszych religii się do tej krucjaty podłączają. Również w Kościele katolickim nie brak ludzi otwartych, tolerancyjnych, którzy głoszą otwarcie, że gender, LGBT to są przejawy bogactwa ludzkiej natury. Co więcej,
Bóg, stwarzając człowieka, między innymi przewidział również takie nienormatywne formy zachowań seksualnych i z tego trzeba się po prostu cieszyć i szanować każdego człowieka bez względu na to, jak przeżywa własną seksualność.